wyjątkowe i szczególne wydanie zabawy, jakie było pytanie. Znaczy, każdy jest wyjątkowy i szczególny, ale to jest, że tak powiem, arcywyjątkowe i arcyszczególne. Najprzewielebniejsze nawet. Najprzewielebniejsze, tak trzeba będzie, ale to zaraz dojdziemy do tytułowania, kochani. Dzisiaj na wszystkie wasze pytania, bo w tej części programu to wy zadajecie pytania naszym gościom. Dzisiaj na wszystkie wasze pytania będzie odpowiadał najprzewielebniejszy gość. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. No na szczęście dzisiaj możemy się spotkać, by odpowiedzieć na wszystkie pytania słuchaczy Radia RMF Max. Pytania zadajecie wysyłając je na 3001. Uwaga, tutaj znaleźliśmy, żeby nie popełnić żadnego faux pas, jak należy się zwracać do arcybiskupa, tak? Najprzewielebniejszy. Uwaga, najprzewielebniejszy można się zwracać, albo, uwaga, najdostojniejszy arcypasterzu, albo wasza ekscelencjo. Takie są trzy formy, którym można się zwracać do księdza arcybiskupa. Zatem co ekscelencja sądzi o ostatnim odcinku Gry o Tron? Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Arcypasterzu, jak podobał się wczorajszy mecz Legii? Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Jest taki moment, w którym na wszystkie wasze pytania może odpowiedzieć tylko i wyłącznie jego ekscelencja, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Ten moment jest właśnie dzisiaj. To ten moment, wasza ekscelencjo. Łukasz powrócił do domu wielkiego brata. Co wasza ekscelencja na to? Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Niech świętobliwość powie tak szczerze, jadąc drogą, ogląda się świętobliwość na znaki drogowe i światła? Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Najprzelewie wielebniejszy. Czy kibicowałeś wczoraj Kubicy do samego końca? Jak na Polaka przystało. Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. A czy wasza świętobliwość lubi sobie czasem obejrzeć te wiadomości? Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. Krzysztof jest z nami. Halo, Krzysiu. Krzysztof, wiem. Halo, halo. No proszę bardzo, nasz szacowny szacowny gość z nami. Proszę, twoje pytanie. Wasza ekscelencjo, co ekscelencja myśli o całym tym YouTubie? Wczoraj miałem inne zajęcia, nie oglądam byle czego. A ty, Krzysiu? Bo ja tak samo. Ja mam podobnie. Ja tak samo, absolutnie. Wstawaj, nie udawaj. Maciek Rok i Irek Jakubek. Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max. Ale prawie 8 milionów Polaków już, co ciekawsze, fragmenty YouTube'a obejrzało. Naprawdę? Krzysiek, dla ciebie głośnik z pozdrowieniem od RMF Max za 28 ósma. Hity na maksa.